tutaj piękne pani, które jeżdżą motorami razem ze swoimi chyba mężami, tak, prawda? Tak. I chciałem zapytać, co jest romantycznego w tym, co uprawiacie tutaj na tych motorach, w tej jeździe motorowej? Sama jazda jest romantyczna, to jest po prostu przepiękny sport i to jest dla każdego. No, chyba nie dla każdego, to trzeba mieć troszkę kasy, prawda? Dla każdego, kto usiądzie i kto się w tym po prostu zakocha, a to się idzie zakochać od pierwszego wejrzenia. Tak. Czy w swoich mężach też się zakochałyście od pierwszego wejrzenia dzięki motorom? Tak. Nie, dopiero się szczepił. Ja muszę tu teraz wtrącić kilka słów, bo tak, moja żona to się zakochała we mnie, jak jeszcze miałem takie strasznie krótkie włosy i w ogóle jeszcze nie miałem pojęcia o motocyklach. I dopiero z czasem to wyszło, także to dopiero przychodzi z czasem. Ale co prawda, to prawda, jak człowiek siądzie na motocykl, przejdzie się 200, 300, 500 metrów, kilometr, 2, 5, 10, to przychodzi naprawdę bardzo. Czyli motocykl w tym może pomóc, prawda? Tak, i to znaczy. Oczywiście jazda na motorze bardzo wzrusza, zwłaszcza bez kasku. Tak, bardzo wzrusza. Naprawdę łzy można łapać tutaj, o, tu w tym miejscu. Jeszcze jak ci mucha wpadnie do oka. No, tak. Naprawdę bardzo wzrusza. Łzy to ciekną niemiłosiernie. Czyli podsumowując tą naszą rozmowę, to ja powiem w ten sposób, że ponieważ ja szukam jakiejś kandydatki na małżonkę, to muszę sobie kupić motor, prawda? Bez tego chyba będzie mi ciężko. Bardzo mało kobiet można znaleźć na zlotach. Tak. Wie pan co, to tak. Bardzo... Bo ja jeżdżę rowerem i to jakoś nie pomaga. To znaczy tak, na zlocie nie szuka się żony. Nie, tu się z żoną przyjeżdża, ale nie szuka się na zlocie żony. Aha, rozumiem. Żonę trzeba znaleźć sobie wcześniej. Po swojemu. Indywidualnie. Trzeba znaleźć. Ale nie tak, na zlocie. Nie przyjeżdża po żonę i nie przyjeżdża po mężu. Ale motor trzeba kupić najpierw. To znaczy, niekoniecznie. Motor. Niekoniecznie. Trzeba kupić żonę od razu. Taką żonę. Trzeba poczuć pasję i kupić motor. O, właśnie. I tym optymistycznym akcentem zakończmy naszą rozmowę. Piękny wywiad. Tak. Życzę udanego dalszego wieczoru. Dziękujemy nawzajem. Do zobaczenia jutro. Do zobaczenia.